Nie będę, drodzy Państwo, witał gorąco, bo jest wystarczająco gorąco. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018-2019 w Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Władysława Reymonta w Namysłowie. Ta dzisiejsza nasza uroczystość zakończenia roku jest jednocześnie powiązana z pożegnaniem uczniów klas szóstych, dwóch klas szóstych, które opuszczają naszą szkołę i będą kontynuowały naukę w Szkole Podstawowej nr 2 oraz z pożegnaniem po dwóch latach przerwy naszych absolwentów dwóch klas ósmych, ale o tym jeszcze będziemy mieli okazję. Drodzy Państwo, witam na dzisiejszej uroczystości naszą drugą absolwentkę, jedną z najlepszych uczennic i też absolwentek naszej szkoły, a dziś wiceburmistrz Namysłowa, panią Ewelinę Moniuszko-Czuszwarek. Widzę, że jest tutaj dzisiaj też wśród nas, trochę w podwójnej roli niejako, tak? Bardziej może nawet jako dzisiaj ojciec, tak? Absolwentki, ale witam pana przewodniczącego Rady, pana Rady Miejskiej w Namysłowie, oczywiście pana Jacka Fiora. Witam wszystkich rodziców i bliskich naszych uczniów. Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 4. A myślę, że teraz takie konkretne brawa dla tych najważniejszych, którzy tutaj siedzą z przodu, tak? Czyli dla uczniów klas szóstych, którzy kończą naszą edukację w naszej szkole i absolwentów naszej szkoły rocznik 2019. Jesteście kolejnym rocznikiem absolwentów, który opuszcza mury tej szkoły. Co nas cieszy, jest piękną tradycją naszej szkoły, że jest wśród Was wielu wnuków, dzieci naszych byłych uczniów. Jest to taka piękna tradycja, którą kontynuujemy. Cieszymy się, że właśnie wśród tegorocznych absolwentów jest tak wiele osób, które kontynuują już tak wielopokoleniowo naukę właśnie w naszej szkole. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest dla nas wszystkich, ale myślę, że dla Was szczególnie takim dniem wyjątkowym. Dla szóstoklasistów z tego względu, że tak jak już wspomniałem wcześniej na wstępie, kończycie edukację w tej szkole, tak? Nie kończycie edukacji w szkole podstawowej, ale w tej szkole. Tak się losy potoczyły, że będziecie ją kończyli, ale w sąsiedniej szkole, na tej samej ulicy, w szkole podstawowej nr 2. Natomiast ten dzień wyjątkowy dla uczniów klas ósmych, dwóch naszych klas ósmych, jest z tego względu, że Wy kończycie szkołę podstawową. Jesteście po dwóch latach przerwy pierwszymi naszymi absolwentami. Takie chwile pożegnania jak dzisiaj mają to do siebie, że bardzo często taka myśl nam przechodzi, że kiedy żegnamy się z kimś, że coś się w życiu kończy, tak? Ale ja mam dla Was, moi drodzy, coś bardziej optymistycznego do przekazania. Kiedy czujecie, że wszystko się w życiu kończy, czy coś się kończy, to tak naprawdę właściwie wtedy wszystko dopiero się zaczyna. Przed Wami, moi drodzy, nowe, kolejne ważne etapy w Waszym życiu. Przed ósmoklasistami szkoły średniej, które wybierzecie, mam nadzieję, że te wymarzone i dostaniecie się do nich. Przed szóstoklasistami kolejna szkoła, w której ukończycie edukację właśnie tą podstawową. Ale ten nowy etap w życiu powoduje, że coraz szybciej dorastacie, coraz szybciej stajecie się coraz bardziej dojrzali. A to z kolei będzie wymagało od Was coraz częściej bardzo dojrzałych i odpowiedzialnych postaw i decyzji. Warto sobie, moi drodzy, może w takim razie po raz ostatni w murach Waszej czwórki zadać takie ważne życiowe pytanie. Co dla mnie, co dla nas w życiu właściwie, jakie rzeczy, co jest w życiu najważniejsze? Zanim podam Wam kilka takich, które wybrałem i które chciałbym, żebyście sobie zapamiętali na dalszy etap Waszego życia, powiem, że wszystkie te rzeczy łączy jedna cecha. One są niewidzialne. A dlaczego są niewidzialne? Bo to nie są rzeczy. To są wartości. I pierwszą z takich wartości, o których chciałbym, żebyście zapamiętali na całe życie i ją pielęgnowali, jest zdrowie. Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie. Najczęściej zaczynamy o nie dbać wtedy, kiedy już jest za późno. Ale przecież popatrzcie, ono i dziś, i przez następne lata
będzie wam potrzebne do tego, żebyście mogli kontynuować waszą naukę. Będzie wam potrzebne do tego, żebyście mogli rozwijać swoje dalsze kariery zawodowe. Będzie wreszcie wam potrzebne do tego, żebyście mogli korzystać z przyjemności życia. Pływać w morzu, chodzić po górach, jeździć rowerem czy uprawiać sport. A więc zadbajcie już dzisiaj i dbajcie przez całe swoje życie o swoje zdrowie. Drugą taką wartością ważną w życiu jest przyjaźń. Prawdziwi przyjaciele dają nam oparcie, kiedy mamy kłopoty. Wysłuchają nas, kiedy mamy problemy. Pomogą w znalezieniu rozwiązania tych problemów. Przyjaźń nie trzeba być atrakcyjnym, nie trzeba być bogatym, a dobry, prawdziwy przyjaciel zawsze nas zrozumie. A więc pielęgnujcie te przyjaźnie, które już zawarliście, tak? I rozwijajcie, i rozwijajcie inne. Po trzecie, moi drodzy, ta trzecia wartość, myślę, bardzo ważna, być może jedna też z najważniejszych, to miłość. Miłość do rodziny, miłość do bliskich wam osób, które pewnie już gdzieś się tam pojawiają w waszym życiu. Każdy z nas potrzebuje miłości, żeby być szczęśliwy. A szczęście z kolei daje nam poczucie bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że miłość jest lekarstwem na wszystko. A więc, moi drodzy, życzę wam, abyście nie tylko kochali innych, ale żebyście wy przede wszystkim też byli kochani. I wreszcie czwarta z tych czwartych wartości. Jesteśmy w czwórce, więc poprzestaniemy na tych czterech. Czwarta, moi drodzy, to wiedza. Wiedza pomaga nam w realizacji naszych celów. Wiedza czyni was bogatszymi. Co ważne, słuchajcie, wiedza jest tą wartością, której nikt nie może wam odebrać. Tej wiedzy nikt nie może wam, nikt i nic nie może wam odebrać. Przed wami, moi drodzy, nowe cele, nowe wyzwania. Można by powiedzieć, że droga do nich jest prosta. Znamy te cele, wytyczyliśmy sobie, tak? Czy będziemy je wytaczać? Wydaje się, że ta droga jest prosta. I ona rzeczywiście jest prosta, ale niestety jest jednocześnie bardzo trudna. Bo wymaga dwóch takich zasadniczych cech charakteru. To jest pracy i wytrwałości. Ale mam nadzieję, że przez te wszystkie lata spędzone tutaj u nas w czwórce udało nam się w was już je przynajmniej zaszczepić, tak? A w kolejnych etapach waszego życia będziecie je rozwijać. Chciałbym w tym momencie, moi drodzy, podziękować i pogratulować waszym bliskim. Drodzy państwo, macie wspaniałe dzieci. Wy, moi drodzy, macie wspaniałych rodziców, wspaniałych bliskich. My, nauczyciele, mieliśmy tą przyjemność z szóstoklasistami przez 6 lat, a z ósmoklasistami przez 8, pracować ze wspaniałymi uczniami i współpracować ze świetnymi rodzicami. Za to chciałbym bardzo gorąco jeszcze raz wszystkim podziękować i pogratulować. A do was, drodzy rodzice, drodzy bliscy, jeszcze jedna prośba. Bądźcie zawsze z nimi, przy nich, kiedy tego potrzebują. Chciałbym wam, moi drodzy, na koniec podziękować za te wszystkie wspólnie spędzone chwile tutaj w czwórce, a było ich sporo. 8 lat życia to jest, no, dla was to jest więcej niż połowa waszego życia, tak? Więc na tym etapie waszego życia ten pobyt w czwórce to jest, można powiedzieć, ten najważniejszy etap, tak? Chciałbym wam podziękować za te wszystkie wspaniałe chwile tutaj, które tutaj wspólnie razem spędziliśmy, za te wszystkie piękne przeżycia, których nam wspólnie razem dostarczyliście z waszymi wychowawcami, z waszymi nauczycielami. Mam nadzieję, moi drodzy, że to wszystko, czego tutaj w szkole nauczyliście, będziecie wykorzystywali na dalszych etapach waszego życia. Ale pamiętajcie też, że chodziliście do bardzo dobrej szkoły. Mam nadzieję, że nie tylko chodziliście do bardzo dobrej szkoły, ale uczyli was bardzo dobrzy nauczyciele. Dla nas byliście, jesteście i będziecie zawsze ważni, zawsze będziemy was pamiętać. Zawsze będziecie w naszych myślach, w naszych sercach. I mam nadzieję, że zarówno my, jak i ta wasza stara czwórka również pozostanie na zawsze w waszej pamięci i w waszych myślach, w różnych momentach waszego życia. Życzę wam, moi drodzy, aby właśnie ta wiedza, jeszcze raz, ta wiedza, którą zdobyliście tutaj w szkole, tutaj w czwórce, żeby pomogła wam, dodała wam wiary, odwagi w siebie, od odwagi, wiary w siebie, tak? Aby dotrzeć do wyznaczonych przez was celów. Nie marnujcie swoich talentów. Rozwijajcie je, czerpiąc z nich wiele radości i satysfakcji.
Od 2 lat uczycie się fizyki, a więc zapewne znacie taką postać jak Albert Einstein. Jeden chyba z najwybitniejszych uczonych poprzedniego wieku. Otóż Albert Einstein to sławny twórca wielu teorii, wielu odkryć, które, można powiedzieć, zmieniły całkowicie świat. Otóż tenże Albert Einstein w niewiadomy do dzisiaj nikomu sposób obliczył kiedyś, że przez cały okres swojego życia, a żył 76 lat, wykorzystał zaledwie 5% swojego mózgu. Zobaczcie, jakie rezerwy drzemią w nas wszystkich. I otóż tego Alberta Einsteina zapytano kiedyś, jak to się dzieje, że dokonują się takie odkrycia, powstają takie nowe teorie, które przeobrażają świat. I co powiedział Einstein? Bardzo prosto. Otóż zazwyczaj odpowiadamy sobie, że czegoś nie da się zrobić, tak? Albo wszyscy wiemy, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy przypadkowo pojawia się jakiś taki nieuk. A Einstein też nie należał, kiedy chodził do szkoły, do wybitnych uczniów, tak? Tamtej epoki. Więc wtedy przypadkowo pojawia się taki nieuk, który nie wie o tym, że tego się nie da, tak? To właśnie on dokonuje tego odkrycia. Więc moi drodzy, pamiętajmy, w życiu nie czas jest nam dany, lecz chwila. Więc za rzymskim poetą Horacją. Carpe diem. Chwytajcie tą chwilę, chwytajcie czas i bezpiecznie, szczęśliwie podążajcie dalszą drogą. Wszystkiego dobrego, powodzenia od nas wszystkich. Świadectw uczniom klas szóstych, którzy kończą edukację w naszej szkole. Nagród książkowych uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz listów gratulacyjnych rodzicom uczniów. Poproszę wychowawcę klasy 6B, panią Annę Toch-Pasjar. O wręczenie świadectw. Nagród i listów gratulacyjnych proszę panią wicedyrektor szkoły Iwonę Fiałę i dyrektora szkoły pana Piotra Lechowicza. Pieczykolan Hanna, Agnieszka i Sebastian Pieczykolan. Drodzy Państwo, uczniowie otrzymują oczywiście świadectwa, natomiast dla rodziców uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, list gratulacyjny kierujemy. Pozwolę sobie odczytać tekst takiego listu gratulacyjnego, który otrzymają wszyscy rodzice uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci, ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej je przyszłości. Państwo Agnieszka i Sebastian Pieczykolan, niniejszym listem dyrekcja i Rada Pedagogiczna pragną złożyć Państwu wyrazy uznania za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie córki Hanny Pieczykolan. Dzięki postawie Państwa dziecka, grono rówieśników miało doskonały przykład, a osiągnięte wyniki przysporzyły naszej placówce wiele uznania. Gratulujemy wspaniałych efektów wychowawczych, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i spełnienia rodzinnych marzeń. Korodaj Zofia, Agata i Mariusz Korodaj. Kowalczyk Amelia, Joanna i Grzegorz Kowalczykowie. Pszołek Hanna, Monika i Ryszard Pszołek. Strajch Remigiusz, Weronika Balicka-Strajch i Paweł Strajch.
Nowakowska Agata, Magdalena i Andrzej Nowakowscy. Szemraj Wiktoria, Agnieszka i Dariusz Szemrajowie. Krupiński Piotr, Edyta i Andrzej Krupińscy. Antosik Mateusz, Alicja i Mariusz Antosikowie. Mateusz jest nieobecny, poproszę kolejną osobę. Bula Klaudia, Marzena i Jacek Bulowie. Biłyk Wiktoria, Violetta Biłyk. Wojciechowski Dawid, Beata i Krzysztof Wojciechowscy. Denisiewicz Denis. Dąsbach Kamil. Grudzińska Melania. Iwanicka Marta. Janiak Zofia. Marusza Franciszek. Paździor Kacper. Piotrczyk Aleksandra. Smoter Justyna. Sorski Xavier. Stasiak Adam. Szołdra Tobiasz. Wiecha Sergiusz. I Ziental Michał.
Marta Wartalska, Wojciech Wartalski. Karolina Koncewicz, Joanna i Ryszard Koncewiczowie. Teresa Zelek, Edward Łuczak. Filip Rembielak, Barbara i Piotr Rembielakowie. Mateusz Gonda, Ewa i Rafał Gondowie. Kamil Kupniewski, Ewelina i Dariusz Kupniewscy. Piotr Juskowiak, Joanna i Artur Juskowiakowie. Wojciech Balabajder. Natalia Demka. Paweł Gąsior. Jakub Głowacki. Dawid Kamiński. Kornel Kowalewicz. Julia Lechowska. Alan Lorenz. Wiktor Mikowicz. Maja Poręba. Adam Radziszewski. Karolina Roszak. Nataniel Skowroński. Thank you.
Szwarę oraz panią wicedyrektor szkoły Iwonę Fiałą i dyrektora szkoły pana Piotra Lechowicza. Nadia Nowak, Marika i Krzysztof Nowakowie. Mateusz Kozyra, Alicja i Roman Kozyrowie. Marek Wełomański, Maria i Grzegorz Wełomańscy. Justyna i Sławomir Grelochowie.
Antoni Paradowski, Katarzyna Przemysław Paradowski.
Wioletta i Mirosław Nowakowie.
Wiktoria Wójcik. I Filip Zalewski. Thank you.
nr 7 na 2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku uczniom klas szóstych i absolwentom szkoły, którzy otrzymali średnią z ocen 5.0 i więcej, przyznano tytuł Prymusa Szkoły 2019. O wręczenie statuetek Prymus Szkoły absolwentom szkoły i uczniom klas szóstych proszę pana dyrektora szkoły, panią wicedyrektor szkoły oraz panią wiceburmistrz Ewelinę Moniuszko-Czuczwarę, a wyróżnionych uczniów prosimy na scenę. Klasy szóste. Zofia Korodaj. Pania Pieczykola. Amelia Kowalczyk. Oliwia Bartalska. Karolina Koncewicz. Hanna Pszołek. Agata Nowakowska. Wiktoria Szemraj. Remigiusz Strajk. Sebastian Sutyła. Jakub Czuczwara. I Piotr Krupiński. Wiceburmistrz Namysłowa panią Ewelinę Moniuszko-Czuczwarę.
swoim wspaniałym przemówieniu powiedział właściwie już wszystko. Ciężko mi cokolwiek dodać, ale chciałabym podziękować za zaproszenie panu dyrektorowi. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tutaj być z państwem. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że poznałam wszystkie dzieci, wszystkich wspaniałych absolwentów, wszystkich wspaniałych sportowców i uczniów z tak wspaniałymi świadectwami. Myślę, że wyrazy uznania należą się gronu pedagogicznemu, bo to jest, drodzy państwo, przede wszystkim wasze dzieło. Pan dyrektor powiedział, że to jest dobra szkoła, ale ja uważam, że to jest najlepsza szkoła. Najlepsza z najlepszych, panie dyrektorze. I wszyscy możecie być dumni, że jesteście absolwentami tej szkoły. Wspaniałe dzieci. To było niezwykle wzruszające, że mogłam podziękować za ich wyniki w nauce. Do samych uczniów chciałabym powiedzieć, żeby pamiętali o wartościach, o których mówił pan dyrektor. Nie będę już ich tutaj wymieniać, ale były cztery, więc zapamiętajcie to. A ja was chciałam prosić, żebyście zawsze, bez względu na okoliczności, nie bali się wyrażać własnego zdania i własnych opinii i zawsze, ale to zawsze pozostawali sobą. Tego wam życzę, a oprócz tych słów udanych wakacji, bądźcie bezpieczni, wracajcie szczęśliwie do domów i rozpocznijcie szczęśliwie nowy etap w waszym życiu. Bo zapewniam was, że to będzie naprawdę wspaniały etap. Wszystkiego dobrego. Poproszę teraz o zabranie głosu przedstawicielkę rodziców absolwentów, panią Beatę Dudziak. Szanowna dyrekcjo, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły. Przypadł mi zaszczyt w imieniu rodziców uczniów klas ósmych kończących dzisiaj szkołę podstawową podziękowania wam za trud, serce i cierpliwość, jakie okazywaliście naszym dzieciom. Trudno znaleźć słowa, które byłyby oryginalne i na tyle piękne, aby w pełni wyrazić naszą wdzięczność za naukę i wychowanie naszych dzieci, które dziś kończą ważny etap swojego życia. Na pewno wiedza, jaką tu otrzymali, pomoże im na tej nowej drodze i nieraz ze wzruszeniem będę wracać myślami do was, drodzy wychowawcy i nauczyciele, oraz do swoich kolegów. Życie składa się z blasków i cieni. Nasze dzieci przekonały się o tym dość wcześniej, kiedy dotknęła ich utrata ważnych osób, wspaniałego nauczyciela i koleżanki. Dlatego tym bardziej dziękujemy wam, że byliście wsparciem dla naszych dzieci w momentach dla nich ważnych i ciężkich. Dziękujemy również za entuzjazm, jaki okazywaliście po sukcesach uczniów w konkursach, olimpiadach i w sporcie. To będą chwile, które zostaną nie tylko na kartach szkolnej kroniki, ale na zawsze zostaną w sercach naszych dzieci. Pozostaje nam mieć nadzieję, że i państwo będziecie ciepło wspominać zgromadzonych tu uczniów, że to, co nie zawsze było takie, jak byśmy sobie życzyli, szybko odejdzie w niepamięć, a we wspomnieniach zostaną tylko same dobre chwile. Jeszcze raz za tym wszystkim razem i każdemu z osobna mówimy dziękujemy. Dziękując z kolei jeszcze raz wszystkim rodzicom, wszystkim państwu, chciałbym poprosić tutaj na środek przewodniczących rad rodziców z tych naszych czterech klas, które odchodzą. Na ręce przewodniczących, którzy pracowali w prezydium, tak jakby tak najaktywniej się udzielali na rzecz współpracy ze szkołą. To, o czym zawsze mówię i co zawsze podkreślam, drodzy państwo, nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez współpracy, bez państwa wsparcia, za co jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że w tych nowych szkołach, gdzie będziecie też mogli zetknąć się z takimi gronami pedagogicznymi, z takimi dyrektorami, z takimi nauczycielami, z którymi ta współpraca będzie się również
tak dobrze układała, jak ja ją oceniam. Także poproszę teraz tak, mam tu już panią. Pani Joanna Radochowska. Proszę panią Agnieszkę Pieczykola. I panią Aleksandrę Sutrwa.
przedstawiciele samorządu uczniowskiego Lena Borgulat, Amelia Kowalik, Filip Pior i Jakub Zązel. Bardzo proszę. Sala gimnastyczna i biblioteka. Szkoła to przede wszystkim uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy. Każda szkoła jest inna, jedyna w swoim rodzaju i specyficzna. Każdy z Was współtworzy naszą czwórkę. Każdy z Was stanowi cząstkę siebie. Ale jednocześnie szkoła wpływała na Wasze myśli, uczucia, charaktery. I w tym sensie każdy z Was bierze. Kawałek tej jedynej w swoim rodzaju szkoły, naszej czwórki, zabiera ze sobą na całe życie. Życzymy Wam, koleżanki i koledzy, radości i sukcesów w odkrywaniu dalszych tajemnic. A do wymarzonej drogi, a do wymarzonej przyszłości niech prowadzą Was same proste drogi. Do zobaczenia w dorosłym życiu. Nie udało się dać komuś kwiatuszka, można to zrobić w przerwie. Bo ważny moment przed nami. Zapraszamy na kawę, napoje, a występujących prosimy do szatni. Dziękuję.
dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły, rodziców, koleżanki i kolegów. Witamy wszystkich, którzy wierzyli, że uda nam się przejść trudny most na drwącą rzędu wiedzy. Przecież wciąż dorastamy. Jest wiedzy, stolica pięknego Polska.
O, dotarliśmy do stolicy Czech, a tu przecież próbuje morze. Thank you.
Super. Thank you.
Szklany Paryż, Wielka Szkoda, 8. I 6. Na oby nam to jak zbicza czas. Albo jak w piosence, jak jeden dzień. Thank you.
Do zobaczenia w dorosłym życiu, z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu, wśród masy pytań w pełnym plecaku. Przyszłość, jak wielką znam zapytanie, pełna rozterek i niepokoju. Bez odpowiedzi na takie pytania, codziennej pracy, chwilach spokoju. Stoimy w progu tej naszej drogi, tacy malutcy, tacy nieśmiali, z cichą nadzieją, by los nie był drogi. Byśmy do celu dotarli cali. Otwarci, prawi, pełni miłości, idźmy odważnie przez nasze życie. By w końcu drogi, bez wątpliwości, w lustro popatrzeć na swoje odbicie. Drodzy Państwo, są takie chwile w życiu, gdy nadchodzi czas rozstania. Kiedy trzeba powiedzieć, dziękuję, przepraszam. Przed kilkoma laty do szkoły przyprowadzili nas rodzice. Niepewni, trochę przestraszeni, trzymaliśmy ich mocno za ręce. Dziś dziękujemy Wam, że nauczyliście... Dziękujemy Wam, drodzy rodzice, za dar życia, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie i kochające serce. Ogarniając wdzięcznym sercem wszystkich nauczycieli i pracowników naszej szkoły, którzy poświęcali nam cenne minuty i godziny swego czasu, dziękujemy za to, że nauczyli się nas Państwo dostrzegać piękno, czynić dobro i szanować pracę. Przepraszamy za to, co było złe. Życzymy Państwu w kolejnych latach pracy uczniów dobrych, bezproblemowych. Żegnając się z Państwem, zapewniamy Was, drodzy nauczyciele, o naszej pamięci. To już koniec. Jak leci ten czas. Naprawdę żal. Teraz czekają nas nowe drogi. Wolność, projekty i marzenia. Żegnamy już szkolne progi. Po prostu. Do widzenia!
Tyle entuzjazmu i do dzisiaj przez całe życie. Wszystkiego dobrego i powodzenia.